Run. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tepy Talk. Buty, które widzicie, prawdopodobnie ja obstawiam, że weszliście w ten filmik, no może dlatego, że wiecie, że Vapor 1 to świetny but, więc tutaj zaszczepiony moją fantazją i moim uwielbieniem do nich, no postanowiliście, a obejrzę. Ale zdecydowanie bardziej, no nie tyle bym się cieszył, co fajnie by było znaleźć się wśród w gronie oglądających, w gronie ludzi, wśród tych osób, które pamiętają te buty z boiska, no bo jednak bardzo często jak komentuję buty i patrzę na jakieś buty tam wstecz z nostalgią, no to wspominam, że jednak wiem, że jakąś wartość one mają dlatego, no że kojarzymy je z jakimiś tam momentami w piłce nożnej, jakimiś zawodnikami, no dlatego też buty stają się częścią historii futbolu, przynajmniej dla tych, którzy są nimi zainteresowani. Buty pożyczone od mojego kolegi z Poznania, Macieja Iłowieckiego, za co bardzo dziękuję. Jak on mi tutaj przyniósł karton z tymi swoimi butami, no to wiele tu jest takich modeli, które tak spojrzałem i kurczę, ale fajne. To jest szczególnie ciekawy model, bo ja powiem wam, że Vapor 1.2 jest bardzo podobny. Nie wiem, czy wiecie, a jeśli wiecie, to zapraszam akurat do innych filmików, tu nie będę tego tłumaczył. W każdym razie to jest pierwsza generacja Vapora i powiem wam, że ja w pierwszej generacji Vapora to tak się zastanawiam, może nie tyle ile mam, bo myślę, że mam około 7 kolorystyk. Bardziej się zastanawiam w tą stronę, której nie mam. Na pewno nie mam mojej wymarzonej, wypragnionej Shock Orange. Na pewno nie mam mojej wymarzonej, wypragnionej chromowo-limetkowej, no bo to była też limitowana edycja. I myślę, że jeszcze tylko jedne są, których nie mam. No nie mam jeszcze White Ice. Kurczę, dużo nie mam. Wkurza mnie to. W każdym razie dużo mam, jak widać wciąż dużo nie mam i to jest jedna z takich kolorystyk, której nie mam. Ja tego buta bardzo kojarzę, paradoksalnie, zaraz powiem dlaczego, z Ronaldo, oczywiście z Brazylijczykiem Ronaldo. Z tego co pamiętam, on w tych butach grał w Realu Madryt i z tego co pamiętam, a to teraz będzie ciekawe, możecie sobie sprawdzić, Ronaldo często się jakoś tam bardzo dużo zrobił w futbolu, ale wspomina się jego hat-trick w meczu przeciwko Manchesterowi United, coś mi się wydaje, że on właśnie tą kolorystykę wtedy tam miał na nogach, coś tak mi tutaj w głowie świta. Jeszcze pamiętam, że Real chyba wtedy miał czarny komplet stroj wyjazdowych, oni w tym grali, ciekawe czy mam rację. Jeśli tak, to dobrze, z moją głową wciąż sklerozy nie ma. Vapor 1, co tu mówić? No but, który myślę, że jeśli mielibyśmy sobie powiedzieć, jaki but w historii butów piłkarskich był największą rewolucją i najwięcej namieszał, pozamiatał i zmienił ten świat, tą branżę, to były właśnie Vapor 1, które na ten czas są butem lekkim, na ten czas są butem ciekawym, a w 2000 roku były butem, który absolutnie no, był nie z tego świata, z kosmosu i no, po prostu łamał jakiś tam standard, pomijając już to, że technologicznie no, był całkiem ciekawy, to po prostu łamał przyzwyczajenia ludzi i ludzie to łyknęli, no i one były po prostu niesamowitą sensacją. Jak dla mnie wciąż po latach w zestawieniu z jakimiś nowymi superflyami but, który absolutnie jakościowo staje w szranki, syntetyczna cholewka, dosyć cienka, nie jakaś niesamowicie cienka, ale dosyć cienka, świetnie skrojony but do stopy, trzeba sobie powiedzieć jasno, do wąskiej stopy. Ci, którzy mieli stopę szeroką i nie powiem wam, że w nich nie grali. Oczywiście, że grali, stopy były zakrwawione, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o tyły, powiem wam, że w Vaporach jedynkach na tą chwilę moja stopa już po wielu obtarciach jest przystosowana, Nike zmieniło kształt mojej stopy, ale też również tutaj cierpiałem, bo tył obcierał, natomiast osoby z szeroką stopą tutaj wszędzie miały poobcierane. Nic to nie znaczyło, każdy grał, każdy uwielbiał, każdy się cieszył. Dla mnie, gościa, który ma stopę dopasowaną do tych butów, no, tak już należy powiedzieć, absolutnie fantastycznie trzymają się stopy, chociaż nie mają żadnych niesamowitych tutaj elementów trzymających, gumek, jakiś wypustek i tak dalej, po prostu bardzo, bardzo dobrze skrojony but. Zewnętrzne usztywnienie pięty, to jest akurat element, który najczęściej się odkleja, jeśli już coś się odkleja w tym bucie, to. Później kolejnym elementem są tutaj te fragmenty, no i często but sobie gdzieś tam po latach już potrafi tutaj pękać w podeszwie. Po latach użytkowania ja w swoich złotych Vaporach, których mam dwie pary,
Jedna niestety o pół rozmiaru za mała, ale lanki są ok. No już nie gram, bo zaczynają sobie gdzieś tutaj pękać. Podeszwa po części prześwitująca. Tutaj widzimy coś pod spodem i taki urok tych butów tak były zrobione, że tutaj po prostu widać fragmenty, gdzie jest klej, nie ma kleju. Tak to wygląda. Od strony wizualnej naprawdę niesamowicie atrakcyjny but. Jak dla mnie, na tą chwilę, chociaż ja lubię korki bardziej jaskrawe, no to jakiego wapora by mi nie postawić, to łykam jak pelikan, jak to się mówi. Jedna ciekawostka. Te buty, tutaj z Maciejem sami rozkminaliśmy i nie do końca wiedzieliśmy. Normalnie oczywiście kiedyś nie było miksów, były pełne SG i to jest pełne SG, natomiast zawsze były kołki wczaskiwane, tak zwany, taki specjalny klucz do tego był, snap and start to się nazywało. Bywają na rynku takie, no, nie, jak to powiedzieć, no rarytasy niech będzie, z kołkami wkręcanymi. I ja nawet miałem jakieś takie złote wapory, to też było przez TPPL, niestety tego już nigdzie nie pokażę. Chociaż kto wie, czy nie było już wtedy tepów. Może gdzieś w jakichś odmętach internetu to się znajduje. Natomiast to tutaj to jest przeróbka. To jest spiłowany, myślisz, albo nie spiłowany kołek, ale w każdym razie zgwintowany i wkręcone inne kołki. But tak czy siak w świetnym stanie. Gdybym ja mógł kupić sobie w swoim rozmiarze, to bym łykał bardzo. Dobra, to by było na tyle. Świetna kolorystyka, naprawdę, bardzo mi się podoba. Aha, ciekawostką, mówiłem o paradoksie, Ronaldo. No paradoksem jest to, że na palcach pewnie, nie wiem, naprawdę jednej ręki, jeśli chodzi o pierwszą generację waporów, można zliczyć te, które nie miały tutaj R9, chyba tu od wewnątrz, nie miały loga R9, właśnie wiążącego się z Ronaldo. Te natomiast nie mają, a te z najbardziej kojarzy z Ronaldo. W sumie każdy kojarzy z Ronaldo. Chociaż niektóre Shock Orange, na przykład z Cristiano Ronaldo już, który był gdzieś tam gówniarzem w Sportingu wtedy, jak w nich grał. Dobra, to było na tyle. Zabieramy się za chwilę za kolejne korki. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.